tego robi się. Następny dzień, następny vlogmas. Dzisiaj jedziemy, pada niestety, jest bardzo brzydka pogoda, ale jedziemy, powiem wam, na takie malowanie, artystyczne sesje, takie do biblioteki. I będziemy tam takie świąteczne rzeczy robić z dziećmi, potem będziemy oglądać świąteczny film Grinch, a potem wymienimy nasze książki w bibliotece dla Cassie, bo powiem wam, że zaczęliśmy wypożyczać książki w bibliotece, żeby sobie czytała różne, a potem jedziemy do kościoła, mają taką sesję otwartą, gdzie sprzedają takie piękne aniołki, które dzieci i osoby z parafii robiły, ręcznie robione, także pokażę, że są prześliczne. Także kupimy kilka, pieniądze są na kościół. I podziękowanie dla zdolnej nauczycielki, która prowadziła te zajęcia, żeby zrobić te aniołki i pokazywała właśnie, jak robić je. Okej, kupiłam nową pościel, powiem wam, przeceniła z Nexta, to jest bardzo dobry sklep, zawsze nam kupujesz 55 normalnie Super King, a ona będzie tak wyglądać, a zapłaciłam 20 funtów, 24 chyba. Także myślę, że fajnie będzie wyglądać taki niebieski pokrowiec, nowa pościel do naszego pokoju akurat na Wielkanoc. Niebieski kolor. Okej, to jest właśnie nasza dzisiejsza pogoda. Masakra, ale dobrze, że jest tu wszystko w środku. Bo będziemy jechali do biblioteki, w teatrze będzie kino. Także tak dobrze wykorzystany dzień. Okej, my jesteśmy już w drodze, ale powiem wam, że pierwszy raz Kasi będzie oglądać film. I ona ma 4 latka, przed chwilą miała urodziny i ciekawa jestem, czy wytrzyma na tym filmie. To jest Grinch, taki świąteczny filmik, więc mam nadzieję, że Kasi będzie się podobać. I będzie grzeczna, to jest najważniejsze, bo jest naprawdę niegrzeczna ostatnio, także trochę się boję, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie okej. Hmm? Have you seen the pictures? No. It was looking kind of serious. Just picture one. So you put that. That way. Wow. Pomalowali buzię. Whatever. Well, it looks really cool, isn't it? Popcorn, that's the dzieci. No i mamy Mikołaja. Ze słodyczem. Cassie! Santa's got sweeties! No i dostały po czekoladzie. Has it been good too? Kino było fajne, idziemy na świąteczny market zjeść. Mamy stragany, idziemy. Sofia, look at this one there. Tutaj mają ładne szopki z drewna. Mają szopki tutaj ładne. Bardzo ładne szopki. Greek Gyros. Daddy's queuing up there. Okej, okay, już idziemy do kościoła. Zobaczymy. A moja królewna nie chce jej się iść, więc to ją niesie. Idziemy do kościoła na stragany. Tutaj się wchodzi. Takie piękne stajenki. Do you know it has been handmade by kids? Na Facebooku będą zdjęcia. Śliczne. Piękne, robione w kościele przez dzieci. Stragany religijne. Śliczne aniołki. Ten też taki brody i ten taki duży. Zobaczmy wam teraz wszystko, co na tym świątecznym kościelnym straganie. Dostaliśmy to na choinkę, możemy zawieszać. Tam słodycze są w środku. Mamy piernika oczywiście. Tutaj mamy reniferka, zobaczcie, jak ładnie zapakowane. Kokardku i drugi pierniczek tutaj jest, przepyszny.
I mamy aniołki. Zobaczcie, jak pięknie są ręcznie robione te aniołki. Prześlicznie są, można sobie na choinkę zawiesić. Każdy detal, jakie ładne zrobione. Naprawdę piękne. Piękne, piękne. I drugi tutaj jest. Zobaczcie. Śliczny. Naprawdę ładny. Także mamy nasze aniołki. Te pierniczki i te robiły dzieci właśnie, co byliśmy tam w Story House. Teraz wam pokażemy. Wyglądają teraz wszystko, co na tym świątecznym kościelnym straganie. Dostaliśmy to na choinkę, możemy zawieszać. Tam słodycze są w środku. Mamy piernika oczywiście. Tutaj mamy reniferka, zobaczcie, jak ładnie zapakowane z kokardką. I drugi pierniczek tutaj jest, przepyszny. I mamy aniołki. Zobaczcie, jak pięknie są ręcznie robione te aniołki. Prześlicznie są, można sobie na choinkę zawiesić. Każdy detal, jakie ładne zrobione. Naprawdę piękne. Piękne, piękne. I drugi tutaj jest. Zobaczcie. Śliczny. Naprawdę ładny. Także mamy nasze aniołki. Te pierniczki i te robiły dzieci właśnie, co byliśmy tam w Story House. Teraz wam pokażemy. Wyglądają tutaj jedzenie dla renifera. Takich torebka, zobaczcie, połyskujących. Także dzieci robiły jedzenie dla renifera. Takie świąteczne banki to normalne. Takim połyskiem. I takie fajne torebeczki świąteczne dali im. I pokażę wam jeszcze, malował właśnie Mikołaj. I świeczka jest też, że mogę sobie, to jest, malowała Cassie tego. Mam tutaj świeczkę. I tu świeczkę się wkłada, powiem wam, do środka. I fajnie świeci. Zobaczcie. Fajnie wyglądają. To jest to. I mogą dzieci sobie malować. I mamy drugą, co Sofia pomalowała. Teraz wam pokażę. To Sofia pomalowała. Choinka. Zobaczcie. Także tak wyglądają. One te dzieci sobie wybierały, które chcą i malowały je. Także super frajdy miały. Teraz ostatnią rzecz, jeszcze wam pokażę moje nowe bombki. Pokażę wam jeszcze moje nowe bombki, jakie kupiłam. Były w przecenie 30%, więc nie mogłam się powstrzymać. I 6 ich mam. 30% zniżki, więc musiałam kupić. Powiem wam, że mam dużo tych bombek, ale 10 lat, już ponad 10 lat je mam. I zobaczcie, jak piękna. To jest nasza choinka. I zaraz pokażę wam moje bombki, które kupiłam. Kolorystycznie nasza choinka jest biała i to jest takie złoto troszkę. Ma takie trochę złota. Nie wiem, czy widać tutaj może lepiej. Trochę złoto takie kolorystycznie, więc będzie złota. I tutaj też jest złoto, jak widzicie. Także moje nowe bombki w przecenie były. I mogą się oprzeć, bo 30% zniżki i aby 4,20 za jedną. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają, w szczególności tutaj ta część. Także oryginalnie kosztowały ile? 6 funtów jedna taka, ale za 4,20 kupiłam. Także naprawdę warto. Moja siostra powiedziała, że na mojej choince jest za mało bombek i muszę kupić więcej, więc jest więcej. Okej, to by było na tyle w tym filmiku. Zobaczymy się w następnym. Na razie, pa!